Dostałam dzisiaj cudowny prezent i tą radością chciałam się z Tobą podzielić. Listonosz przyniósł mi okazałą kopertę, a w niej ptasie pióra. Tę przesyłkę dostałam od mojego dobrego znajomego. Czy zechcesz się ze mną pobawić i odgadnąć, do kogo należy to pióro? Pióra ptaka pod względem struktury dzieli się na pióra puchowe i konturowe. Ptaki młode pokryte są w całości piórami puchowymi. Z wiekiem zaś wyrastają im pióra konturowe, które ostatecznie pokrywają całą powierzchnię ciała, nadając ptakom ich kształt. Pióra puchowe mają za zadanie utrzymywać ciepło, natomiast pióra konturowe pełnią wiele różnych funkcji. U dorosłego ptaka pióra puchowe wyrastają tuż przy ciele, natomiast pióra konturowe tworzą warstwę zewnętrzną przykrywającą puch. Dzięki wykorzystaniu wydzieliny z gruczołu kuprowego, którą ptak rozprowadza dziobem, pióra pokrywowe stają się nieprzemakalne. Każde z piór konturowych wyposażone jest w mięsień, dzięki któremu ptak może sprężać i rozprężać warstwę puchową. Ten mechanizm sprawia, że przy wysokich temperaturach ptak wydaje nam się jakby smuklejszy, warstwa puchowa jest spłaszczona, a gdy robi się zimno, jego sylwetka jest jakby napuszona, grubsza. Rozprężona warstwa puchowa chroni ptaka przed utratą ciepła, tworząc grubą izolację. Pióra konturowe pełnią różne funkcje, poza rolą pokrywową. Są również lotkami i sterówkami. Lotki to duże i mocne pióra, które ptak wykorzystuje do latania. Z kolei na jego ogonie znajdują się sterówki, których rolą jest sterowanie oraz hamowanie podczas lotu i lądowania.